Cześć, witam. Bartek Bokser z tej strony. Kolejna z przygód, jaką właśnie rozpoczęliśmy. Tutaj trwa. W takim razie idziemy tutaj za naszym kolegą. Sprawdźmy, o co mu tutaj chodziło. Wejdźmy z nim w interakcję. Rest, my friend. It has been a difficult day. I have no interest in rest. I must prepare for this man. Hepzibah! Hepzibah! Once again, the soldiers! Bayek! Rabia! My Rabia! I am worried about you. Ah, you know me, eh? You should be worried. Ah. Look at you. Cuts? Contusions? I'm fine. Sit. Hmm? Sit. Sit. Jakaś chyba znachorka. I'll take care of it. You haven't changed. You and I, I've always patched you two up. Made excuses to your parents. Times have changed. But you, I can count on. Widać, że taki trochę poubijany wszędzie, nie? Co, on się prześpi, a ona go w ten czas będzie myła gąbką? Też może być dosyć fajne. Dobra. Slumbering Osiris. I thought you would never wake up. Ah, Rabia patched me up and I just... I let you sleep. You need to be alert to tangle with Medjunumun. In fact, my friend... A new bow. Otrzymali nowy łuk. Like it. Dobra, sprawdźmy sobie w takim razie, jak tutaj się w miarę... Celuj prosto w głowę. O, rany. Potężna maszyna, patrzcie się. Tylko czemu... Czemu w tego już nie? More arrows in the rock over there. Pamiętaj, że... One of the dummies is sturdier than the other. Aha, dobra. Udało się w miarę szybko uszczelić naszych tutaj wrogów. Good. Hepzibah! What is it? Czemu ona jest łysa? Soldiers are coming for you! Go! Come, quickly! Czekaj, szybko, dobra, to potrzebujemy się schować. Make certain no one gets out of the house alive. Mm. Hepzibah! We're just here to talk! Taki typowy stereotyp, nie? W grach. No Makrujek's been killed! Your friend, the Magi, may have been involved. Come out! If you wish to clear his name! Mhm. Oczyścić go z zarzutów, super. Prepare an ambush. Gotuj się zasadzkę. They will find my letters and burn down my place! I will be executed. Don't worry. I will take care of this. Watch dobra, out. Okay. What's that? What's that? Who's there? Come on, here, my low. Friend. Dobra, taki typowy stereotyp w grach, nie? Ej, idziemy, cześć. Nic ci nie zrobimy. Zabijamy go, nie? Hey, wait. Chodź tu, ziomuś. So sorry, now my friend. The rest of them. Dobra, jednego mamy z głowy. W takim razie zajmijmy się tutaj resztą tych naszych kolegów. Możemy się tutaj schować w krzaczki? Możemy się schować w krzaczki. No to super, dobra, obalamy. Nic z nich nie dropi takiego, żeby można było ich pozbierać? Chyba w późniejszym etapie, jeżeli rozwiniemy swoją postać, będziemy mogli od razu ich po prostu przeszukiwać przy takim obaleniu. Dobra, tutaj widzę, że jakaś nowa broń nam się trafiła. Fajnie. No, zawsze na plusie, słuchajcie, nowa broń. Dobra, tu jest jakiś ziomuś. Co teraz mamy? Zagwizdać. Dobra, to niech on idzie. Trochę mi się nie wydaje, żeby to był racjonalny pomysł. Spójrzcie, tu rośnie chyba zboże. A on jeszcze co stoi tak z pochodnią. Cokolwiek by się tutaj mogło zjarać, byłby problem. Dobra, mamy kolejnego gościa, który nam padł. Kury. Nikt nas tutaj nie zaskoczy, tak? No, skoro tak mówisz. Okej, okay, następny dostał w głowę. W takim razie idziemy sobie może tutaj na górę. No dobra, i kolejny ziomuś. Prosto w czosnek, pięknie, idealnie. Podnieśmy sobie, dostaliśmy, o, plus 6 strzał od niego, to super. Co tutaj jest? That does it. A, tyle wystarczy. Thank you, Bayek. I told you these naked idiots do not care. I cannot believe their goal. It is sad. Come upstairs. I will show you all the Magi duties of Siwa.
No to dobra, to idźmy do niego. Możecie też znać, dać znać w komentarzach, czy chcecie filmiki po pół godziny, czy po 15 minut. Byłoby fajnie. I tried to help everyone, but it is more than I can do. So you are telling me you do not have the powers of a god. But the real problem is that man you want to kill. Majunumon. The people were hopeful when he first arrived. Surely things would improve. We soon learned the truth, actually. Jakiś kolejny tyran. I fear for the safety of your family, priest. I will move them to a more secure area. That is the man you're up against. I will find him and kill him. Majunumon is a lot more powerful than he looks. And he is surrounded by the finest soldiers. I do not care. You'll be killed. You need to get tougher if you want to murder that spindly shit. For sure, you'll need better armor. I can make that myself. Weapons are more difficult. The soldiers took everything in the village. I will talk to the blacksmith. Yes, Benipe can certainly make something for you. Or Senu can help you find what you need. Senu? Senu is alive. Look who is coming. Senu, old girl. In fine form. Rabia has nursed her to health. I must thank her. The people are desperate for your help, Bayek. They'll help you if you help them. I understand. Całuska sobie dali? Okej. Dobra, i wykonaliśmy w sumie pierwsze zadanie, jakie nam się tutaj tyczyło w mieście. Także dosyć fajnie. I otrzymaliśmy jeden punkt zdolności. Również bardzo fajna, ciekawa sprawa. Dobra, postarajmy się może tutaj... Właśnie, M jest, cele, wyposażenie, zdolności. Spróbujmy sobie coś tutaj już... PD za trafienie w głowę? Aha. Odzyskiwanie strzał. Sądzę, że słuchajcie, wolę raczej odzyskiwanie strzał. Nie wiem dlaczego, ale raczej sądzę, że to mi się bardziej przyda niż cokolwiek innego. Albo otworzyć dziennik zadań. I mamy tutaj śledzenie. W takim razie śledźmy sobie tutaj już pierwszy. Thanks to Neith, goddess of hunting. Czekajcie, co mam? Otworzyć wyposażenie, wybrać to i to po prostu ulepszyć, tak? Już mamy delikatnie mówiąc troszkę lepszy pancerz. Super, fajna sprawa. Tu mamy wierzchowca. To może sobie weźmy tego konika w takim razie. Chociaż tak naprawdę będąc w Egipcie powinniśmy używać, słuchajcie, wielbłądów. Nie wiem dlaczego. Właściwie dlaczego? Są bardziej teoretycznie wytrzymałe. Bajek. I need some help with the requests on my table if you have any time. Okej, mapa świata M. Aha, i mamy tutaj oczywiście całą tą naszą miejscowość, w której możemy tutaj poznajdywać wszelakie prawdopodobnie znajdźki. Tutaj mamy prawdopodobnie szybka podróż, czyli podejrzewam, że tu czeka nas jakaś po prostu wspinaczka do góry. I to tu mamy znajdź... Dobra, weźmy sobie to. Not like him to give up. The freshwater spring in the Amanai cave. Dobra. I know that cave. W takim razie rozpocznijmy tutaj robienie jakichś tam porządków. Może sobie najpierw otworzymy mapę. I sądzę, że w sumie pierwszym punktem, do jakiego ogólnie powinniśmy się udać, to jest właśnie jednak mimo wszystko ten kowal. Dlatego, że troszkę lepsze wyposażenie nam się przyda na samym wstępie gry. A Assassin jest jedną z gier, w których tak naprawdę w dosyć szybki sposób możemy zdobyć od razu jedno z najlepszych ekwipunków, jakie ogólnie jest dostępne w grze. Polega to generalnie na podstawie jakichś tam znajdziek i tutaj zapewne również jest coś takiego. Dobra, co to jest? Nasz ziomuś Kowalo? Yes, I am back! Hello, Toma. Bajek! Bajek. Dobra, co tam? Co się stało z twoim kuźnią? Those naked-headed soldiers.
Dolmy's captain saw me making a sword and accused me of being a rebel. He was not wrong. They confiscated my tools. Ah, bastards. All of Siwa needs a blacksmith. Even me. I cannot help you, Bayek. Not until I get my hammer and tongs back. And I have to get that ugly-ass Apep captain off my ass. Is this captain with the tools somewhere I can find him? At the foot of the hills west of here. Camp Shetje. I will get those tools back, and I will take care of the captain. Benipe said the tools are in Camp Shetje. Dobra, śledźmy w takim razie to zadanie. Co tu mamy? Dobra, znajdź cel. Okej. Okay. And the captain who is behind this is in Camp Shetje as well. Gdzie to w takim razie się udajemy? Tutaj, tak? Dobra. Cel jest blisko. Użyj V, żeby wezwać Sema. Aha. No naciskam. Aha, okej. Okay. Czy trzeba było tylko i wyłącznie nacisnąć? I mamy tutaj podpowiedzi w postaci naszego znacznego orła. Aha. Znaleźliśmy punkty. Super. Możemy jeszcze oznaczać wrogów. Tam widzę, że co to jest. Jakieś surowce, materiał. Możliwe, że tam będzie jakaś zwierzyna łowna, którą będziemy w stanie upolować. No powiem, trochę ich tutaj jest. Ale my musimy się skupić głównie na kapitanie. Jest jakiś jeden ćwiczący. O, proszę, tutaj mamy jakiś punkt odniesienia, więc sądzę, że możemy się tutaj udać. Dobra, w takim razie chodźmy. Pierwsze co, to w sumie ja bym wolał, słuchajcie, właśnie udać się na tą wieżę. Ptolemeusz. He brought great sorrow to us all. Aha. Co za ziomuś? F. Super. Posąg Ptolemeusza został zniszczony. No dobra. The statue has been destroyed, but not the men behind it. My old Magi outpost. I should bring Senu up there. O. Świetnie. Zdobyliśmy na nowo kilka jakichś tam surowców. Jedną mszczałę. Może się nam przydać wszystko. Ale patrzcie się, raczej bardziej jest taki malowniczy ten cały kraj Egiptu, nie? Domki pomalowane, tu jakieś inne rzeczy, proszę, zboża. Odkryto nowe miejsce, dobra. Ja chcę się tam udać, na tamtą skałę. Hey you, stop! Dobra, spróbujmy sobie tutaj kucnąć. Czy da się go tutaj ściągnąć? Chodź, kolego, chodź. No zejdź z tego posterunku. Świetnie, jednego mamy z głowy, dobra. W takim razie spróbujmy teraz się tutaj spiąć na te góry. Coś tutaj jest, jakaś obalona chatka, tam jest jakaś... Aha. Wóz ze słomą. Okej, okay, co tutaj jest? Dobra, pasuje się tam wleść. Pasuje sobie tam wleść. A są maślane, ale dobra. Musimy tam wyjść jak najszybciej. Żeśmy mieli teoretycznie patrzenie na całą okolicę. W tym asasynie, z tego co widzę, od razu odkrywa nam się mapa. A w pozostałych częściach asasyna do tej pory mieliśmy coś takiego, że mapa dopiero nam się odkrywała. Głównie największy fragment mapy w momencie, kiedy wyjdziemy na najwyższy punkt. I użyjemy po prostu tego zmysłu orła do patrzenia, co tu mamy. Aha, trochę szczał, tylko szczały jakiegoś różnego rodzaju. Jakieś worki. Proszę, jakieś winogrona. Czy jakieś szyszki, dobra. Synchronizacja, sprawdźmy tutaj wszystko. Nie no, no przepięknie wygląda ta gra, słuchajcie. Naprawdę robi na mnie dosyć spore wrażenie. The Stone Circle. I brought him here not so long ago. Jakieś kamienie. Okej, okay. I teraz jak to było? Alt i W? Tak, i mamy skok wiary wykonywany przez naszego bohatera.
Ciekawe, jakby ktoś na dole w tym momencie, kiedy my skaczymy, zabrał ten wóz, nie? Nasz bohater mógłby się tak delikatnie mówiąc troszeczkę połamać. Dobra, załatwiamy to, słuchajcie. Ja bym to wolał generalnie załatwić o... w taki sposób, że przyzwać tutaj kolejnego tego strażnika. Bo wiem, że w tej grze występuje coś takiego, że kiedy zbyt dużą liczbę strażników ubijemy w danej lokalizacji, inni mogą się troszeczkę poirytować i tym bardziej stać się bardziej czujni. Dobra, okej, jak na razie się udało. Wolałbym mimo wszystko sobie zrobić tak, żeby z Senu, czy też tutaj nasz orzełek, który występuje, żeby był w stanie... nie dojdzie tutaj do nas. Użyjmy sobie... możemy sobie tutaj dosyć ładnie poplądrować całą tą okolicę. Dziwię się, skoro teren jest patrolowany, dlaczego nikt tego tak jakby nie pilnuje? O, tu jest jakiś kolega. Gdzieś tam. Bardziej w sumie przypomina mi on, słuchajcie, nie wiem, rzymskiego wojownika, szczerze. I pada na strzała, nie? Taki kolos. To za mojego przyjaciela. Super, znaleźliśmy jakąś tarczę. I w sumie to pasuje tutaj nam dalej, trochę poplądrować wszystkiego, żebyśmy mieli na zaś... O, widzę, że chyba jakaś skóra, prawdopodobnie krokodyla albo jakiegoś innego gada. W miarę się udało, super. Chodź tu, kolego. Zaciągniemy go do trawy. Wolę raczej... Hej, that's odd. Żebyśmy potem nie mieli jakichś problemów z tymi ziomkami. 5 punktów doświadczenia. Też jakoś tam na plusie, nie jest źle. Dobra, i teraz V. Właśnie, tutaj jest jakaś... Co to jest, jakaś instrukcja? No, pilne. Dobra. Mamy jakąś skrzyneczkę znowu. Torba z narzędziami kowalskimi, super. Czyli mamy już wszystko całkowicie. Ale chyba nie byłbym sobą, gdybyśmy do końca tego miejsca nie splądrowali, nie? Jeszcze sobie tutaj posprawdzamy wszystko, co tutaj może być. Proszę, trafiliśmy do zbrojowni. Szkoda, wiecie co jest, że za każdym razem w większości gier, patrzcie się, tego ekwipunku na przykład nie da się podnieść, nie? Nakraść takiego ekwipunku. Tylko, że później no znowu sprzedać kowalowi, u którego by to mogli znaleźć. Trochę mogłoby to być dla tego kowala kłopotliwe, nie? Mamy tutaj kolejnego zioma, którego trzeba po prostu obalić. Super. Udało się. Szukam tu jeszcze, słuchajcie, jakichś rzeczy, które po prostu mogą... Aha, czekajcie, widzieliście? Tam jest dwóch strażników, więc lepiej ich po prostu ominąć. Wezwanie chyba pod V był ten cały z Senu, tak? To jest jakiś, podejrzewam, ogień sygnałowy. Aha, drugie levele. Wiem, że to krokodyl tam jest w środku. Dobra, okej. O, patrzcie się, coś tam jedzie. Mam nadzieję, że nie pojadą w tą stronę. Wtedy mogłoby być niefajnie. Co to jest? O, jacyś przewoźnicy złota. Tam, patrzcie, też coś przewożą. Jakiś kamień? Albo miedź? Albo brąz? Hello, my friend. I prosto w czosnek. Ziomuś, nie da się cię podnieść? Jak się cię podnosi? Potrzebuję cię przenieść w jakieś takie w miarę rozsądne miejsce. Ale dobra. Zrobimy tu jakiś mały sabotaż. Może, żeby był dosyć fajny. Dobra, jest tu drugi level. Okej. I co tutaj mamy? Dobra, daj pułapkę. Świetnie. I myślę, że to chyba tyle. Najwyższy czas, słuchajcie, troszkę się stąd
oddalić. A, tam jest jednak trzech, proszę, w środku. Pierwszy level i dwie dwójeczki. Także też jakoś tam nie powinny stanowić dla nas zagrożenia. Nie wiem, dobra, sprawdźmy sobie, słuchajcie, pod M. Tutaj nasze zdolności. I chwilę temu, co to jest? Miłośnik łuków. Może wyposażony w... drugi łuk, o! Super, a to co to jest? Kiedy zmierz, przytrzymaj M, aby odpocząć. Regeneracja. A to? Punkty za trafienie w głowę. Powiem wam szczerze, jakoś bardziej wolę po prostu punkty za trafienia w głowę. Tym bardziej, że widzę w oddali chyba antylopy, tak? Są antylopy? Bo antylopy są w Afryce. A to co to jest? Nie no, antylopa to jest. Piękny, ładny strzał. O, i mamy od razu odzyskiwanie. Super, tu mamy kolejne stworzonka. A widzę, że ci walczą ze sobą. Co się dzieje? O proszę, nasz orzeł nawet jest w stanie tutaj. Super. I zdobyliśmy, widzicie, już mamy pierwszy jakiś tam ekwipunek do modernizacji. Czyli wybierzmy sobie teraz ekwipunek, tak? Tu mamy akurat torbę. To jest tutaj dosyć ważnym surowcem, to szkło pustynne i ten kryształ. I są w sumie ciężkie do znalezienia. Ich się chyba nie da kupić. Możecie dać znać w komentarzu, w jaki sposób można to najlepiej zdobyć. Co tu mamy? I mamy od razu ulepszenie kolejne. Możemy sami ulepszać? Raczej wątpię, żeśmy sami sobie mogli ulepszać broń. Ale tutaj, no... jeszcze chwilę czasu tutaj spędzimy. Słuchajcie, na tym polowaniu. Może użyjmy tego senu, czy on jest w stanie nam oznaczyć? Co to mamy? Spójrzmy, poluje. Kto tam poluje? Nie wiadomo. Odpoczywa ptaszek. Tam podejrzewam, że jest jakiś tygrys? Chyba tak. Dobra, tutaj mamy spaceruje kolejnego. Więc sobie go oznaczmy. Pięćdziesiąt parę metrów, tak? Patrzcie się, czapla tutaj jakoś była. Zniknął mi? Nie, jest, dobra. 20. A, nie wiem jakim cudem, ale w niego trafiłem. Świetnie, nawet mi wyszło. Dobra, w takim razie sobie troszkę wstańmy. Tu mamy jedną skórę, tutaj mamy drugą skórę. Wolę nie ryzykować, słuchajcie, jakoś tam utratą strzał. Bo strzały nam się mogą przydać, tym bardziej, że zdaję sobie sprawę, tam znowu jakieś koniki. Super, trafiłem. A, podnieśliśmy jakiś dziób tego flaminga? Czy to za ptak jest? Zielonego pojęcia, tu jest jakaś chyba chatka. Podejrzewam, że myśliwych albo rybaków, bo tu jest zbiornik wodny. O, widzę tam kolejną antylopkę. Świetnie, rozdobywane kolejne sprzęty. I teraz sobie sprawdźmy, gdzie jest. Aha. Tutaj jest. Strasznie daleko. Ale trudno, chcę po prostu spróbować upolować to stworzenie. Mam nadzieję, że mi się tutaj uda. Więc możecie dać znać w komentarzu, napisać słowo polowanie na tygrysa. Spróbujemy go uszczelić. No popatrzcie, okolica jest naprawdę bardzo ładna. Oaza taka. Super to wygląda. Dobra, mamy, słuchajcie, 60 metrów. Co to było? Nice. Ajajaj, co teraz?
Nie, no tam na pewno go nie dostaniemy. Dobra, zwiał nam. Trochę szkoda. Dobra, da się tutaj to podnieść? Nie da się, ale możemy sobie tego. Weźmy sobie scenu. Świetnie, widzę, że on i tak, patrzcie, się nam jest w stanie zaznaczyć tego naszego przeciwnika. Dobra, to jest parę metrów, więc sądzę, że powinniśmy i tak po niego iść. No, setka metrów, że nie tak parę. Ale jako jakiś tam myśliwy, powinniśmy sobie dać radę przecież z takim stworzonkiem. No, widzę, że on zaczyna wiać. Więc trochę niefajnie dla nas. Ale w końcu przecież powinien się gdzieś zatrzymać. Nawet po to, żeby zebrać siły i wtedy byśmy go dobili. 40 parę metrów. O. Nie, jednak widzę, że jest bardziej rozumny. Nie dogonimy go. 50 metrów strzałem z łuku. Proszę, tak jak sądziłem. Idealnie dostał. Jeszcze dostaliśmy plus 10 doświadczenia. Super. I zdobyliśmy futro Lamparta. Proszę. Dobra. W takim razie wracamy, słuchajcie, do Kowala. Wezwijmy sobie naszego tutaj kolegę. O, proszę, jaki ładny rumak. Idźmy. Ile? 300 metrów? No dobra, 300 metrów to 300 metrów. Powinniśmy tam dosyć szybko się udać. Zwróćmy Kowalowi jego własność. Narzędzia, dzięki którym będziemy w stanie prawdopodobnie modernizować nasz ekwipunek. No i wyjdzie na plus dla nas. Heresia, sesek. A, sesek. Dobra, 100 metrów. Zaskoczmy sobie z naszego wierzchowca. Fajnie wygląda. Jest on prawdopodobnie z dodatku DLC, ale wygląda dosyć ciekawie. Co to mamy? Kapusta, marchewka? Proszę, powodzi się. To jakieś daktyle? Jak poszło? Dobra, porozmawiajmy z nim. Nie ma za co. I found these weapons I had hidden from the soldiers. Please, choose one for yourself. A, możemy coś sobie dla siebie wybrać. Okej, no i mamy do wyboru, słuchajcie. Możemy sobie wziąć dzidę. Jak jakiś tam dzidołaz. Mamy również małą tarczę. Tutaj prawdopodobnie jest jakaś buława, tak? Kaczy dziób. Przynajmniej tak to trochę przypomina kaczy dziób. Oraz mamy tutaj również i łuk. Widzę, że też mamy jakąś dzidę na plecach. Wolę raczej sobie... No właśnie. I to może być przydatne, słuchajcie. Ale jeszcze nie mogę jej używać. Zadanie zakończone. Super, fantastycznie. Trafiło nam się z Kowalem. Ciekawi mnie, kto został do końca. Niech napisze jeszcze słowo w komentarzu Kowal. Dobra, kup, ulepsz, uzupełnij, sprzedaj. Spróbujmy ulepszyć może jakiś tam sprzęt. Miecz z brązu. Łuk. Do polowań. Koszt. Dobra, ulepszmy go raz. Świetnie. No i mamy trochę lepszy łuk, nie? Zawsze, słuchajcie, chyba troszkę jest lepiej sobie na samym początku ulepszyć. Tym bardziej, że łuk nam się przyda. Okej, moi drodzy, także myślę, że to koniec na... ten odcinek przygody naszego przyjaciela Bajeka. Udało się uratować Kowala. Wróciliśmy mu narzędzia pracy, dzięki którym na pewno wyżywi swoją rodzinę. Także ja się z wami żegnam i widzimy się już niebawem w następnym odcinku. Cześć, pozdrawiam.